Rok 2014, jak się okazuje, w zakresie szeroko rozumianej kultury, nie był dla Tarnobrzega rokiem jałowym. Dowodzi tego kolejny już tarnobrzeski rocznik kulturalny. To kolejne wydawnictwo opracowane przez Piotra Dumę, tym razem podsumowujące wydarzenia mające miejsce w minionym roku. Znaleźć tu możemy wystawy, wernisaże, koncerty, promocje, czyli wszystko to, co jest związane z szeroko pojętą kulturą. I to jest jednocześnie zaprzeczenie tezy, że w naszym mieście nic się nie dzieje, bo dzieje się sporo i myślę, że każdy mieszkaniec miasta może znaleźć coś dla siebie, może wyjść na ciekawą wystawę, spotkać się z interesującą osobą, czy też wybrać się na interesujący koncert, więc trzeba tylko poszperać, poszukać informacji, a na pewno każdy coś dla siebie w ofercie kulturalnej naszego miasta znajdzie. Na całość bogatej oferty kulturalnej, jej złożoność i różnorodność w naszym mieście składają się inicjatywy różnych środowisk. Te wszystkie wydarzenia organizują tak instytucje do tego powołane, jak i osoby prywatne, pasjonaci, którzy powodują, że ta oferta kulturalna jest jeszcze bardziej bogata. Tarnobrzeski Rocznik Kulturalny to już czwarte wydawnictwo z tego cyklu i obok Tarnobrzeskiego Rocznika Sportowego stanowi zaledwie część publikacji, o które warto zapytać w Tarnobrzeskim Domu Kultury.